Drodzy Państwo, droga młodzieży, historia mówi przez pokolenia. Zastanawiamy się dzisiaj, co ma nam do powiedzenia historia miejsca, w którym odbywa się Pomorski Kongres Pamięci Narodowej, a więc historia naszego Gdańska. Ma nam do powiedzenia tak bardzo wiele o nas, o współczesnych Polakach. Bo gdy przyjrzymy się Polakom w okresie międzywojennym, tutaj w Gdańsku, w wolnym mieście Gdańsku, które było laboratorium niemieckiego nazizmu, to Polacy, a twarzą Polaków może być Mieczysław Jałowiecki, czy przedstawiciele katolickich parafii, którzy o polskość walczyli, klub sportowy Gdania, który polskości i Polski w międzywojennych czasach nie odpuścił, to Gdańsk do współczesnego pokolenia i Polacy w Gdańsku do współczesnego pokolenia chcą powiedzieć, za Polskę warto brać odpowiedzialność. Nawet gdy jest się w przeważającej mniejszości, to warto o Polskę upominać się. Tu w Gdańsku, tu na Pomorzu i w całej Polsce. Historia mówi przez pokolenia, a Gdańsk jest też symbolem tego, co najtragiczniejsze w historii Polski i Polaków w XX wieku. To na Westerplatte rozpoczęła się II wojna światowa, najbardziej tragiczny konflikt w historii cywilizacji. Co Gdańsk chce nam powiedzieć i co Westerplatte, drodzy Państwo, chce nam powiedzieć, opowiedzieć swoją historią. Westerplatte jest symbolem tego, że sensu walki szukać trzeba w wartości, w wartościach, w imię których ta walka się odbywa, a nie w szansach na zwycięstwo. O tym krzyczy symbol Westerplatte do nas, do współczesnych. Drodzy Państwo, ale Gdańsk to też symbol tego, co najpiękniejsze. Dlatego bardzo się cieszę, że są z nami przedstawiciele opozycji antykomunistycznej z lat 70., z lat 80. Bardzo się cieszę, że jest z nami przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, pan Krzysztof Dośla, bo Gdańsk jest także symbolem Solidarności. Tak niedaleko stąd jest kolebka Solidarności, Stocznia Gdańska, która uczy nas współczesnych i was przede wszystkim, droga młodzieży, że gdy jesteśmy razem i służymy ważnym wartościom, to możemy osiągnąć sukces. Możemy nawet obalić system komunistyczny, gdy jesteśmy razem we wspólnocie wartości. W walce o wolność dla wspólnoty, a nie w walce o wolność arogancką, liberalną, wolność jednostki do tego, aby być pozbawioną wszelkich ograniczeń. Bo solidarność to wolność w odpowiedzialności. I tego uczy nas także Gdańsk. Drodzy Państwo, to dziedzictwo, to tradycja, to kultura, to historia, to przeszłość. A dziś jesteśmy na Kongresie Pamięci Narodowej na Pomorzu, na Pomorskim Kongresie Pamięci Narodowej. A Instytut Pamięci Narodowej to także Instytut Przyszłości Narodowej. Bowiem kongres jest połączeniem przeszłości z przyszłością. Prawdy historycznej, tradycji historycznej, wartości z nowymi technologiami, z cyfrowymi rozwiązaniami. Dlatego na Kongresie Pamięci Narodowej zobaczycie Państwo bardzo poważne debaty o sprawach zasadniczych, o akcji niemieckiej T4, o eutanazji, o ludobójstwie wołyńskim, a z drugiej strony zobaczycie uśmiechniętych, wspaniałych pracowników Instytutu Pamięci Narodowej na warsztatach rysowania komiksów. Zobaczycie Państwo gry komputerowe, które będą z całą pewnością pochłaniać zainteresowanie naszej młodzieży. Musimy łączyć przywiązanie do wartości, do tradycji z tym, co czeka nas w przyszłości, bo jesteśmy Instytutem Przyszłości Narodowej. Drodzy Państwo, pierwszy kongres